No jak widzicie, życie na Pomorzu Zachodnim zaraz po II wojnie światowej wcale nie było łatwe. Morderstwa, rabunki, szabrownicy, no istny dziki zachód. No ale właśnie, pewnie zastanawia Was, dlaczego ja właściwie uciekam akurat dzisiaj przed szabrownikiem. Od jakiegoś czasu mówiłam Wam, że na moim kanale pojawi się recenzja Piekła odzyskanego Grzegorza Majewskiego. Mówiłam, a tej recenzji cały czas nie było. Sama nie wiem dlaczego, może ze względu na moje lenistwo, no ale w każdym razie już jestem i dzisiaj zachęcam Was do obejrzenia mojej recenzji tej książki. Na początek może zastanówmy się nad tym, jaką historię chciał nam opowiedzieć w tej książce Grzegorz Majewski. Po zakończeniu II wojny światowej nie wszyscy pragnęli spokojnego życia. Pomorze Zachodnie, wchodzące w skład ziem odzyskanych, nie bez powodu nazywano polskim dzikim zachodem. Panowało tam bezprawie, a rządził ten, kto szybciej sięgał po broń. Każdy dzień w nowej, powojennej rzeczywistości mógł być dniem ostatnim. Gwałty, rabunki i morderstwa stanowiły codzienność w krainie pełnej radzieckich żołnierzy, ubeków, szabrowników i bandytów. Czerwiec 1945 roku. Do Wałcza przybywa grupa leśników z zadaniem zagospodarowania lasów na poniemieckich terenach. Dla Żelisława Rosy i Adama Nowackiego ów obowiązek jest jedynie przykrywką. Szukający zemsty były partyzant oraz rozpracowujący wrogów nowego ustroju oficer Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego będą musieli stanąć po tej samej stronie w walce z nieprawością. Zwłaszcza, że już pierwszego dnia pobytu na Pomorzu narażą się bandzie bezwzględnych szabrowników. Z opisu książki łatwo można wywnioskować, że jest to męska opowieść, no bo sami rozumiecie, morderstwa, rabunki, dużo lasów, ale na całe szczęście to wszystko mnie nie zraziło, a wprost przeciwnie, rozbudziło moje zainteresowanie i właśnie dlatego postanowiłam sięgnąć po tę książkę. Z perspektywy czasu, bo Piekło odzyskane przeczytałam jeszcze we wrześniu, więc już chwilkę temu, muszę stwierdzić niestety, że mam wobec tej powieści mieszane odczucia. Jakby to Wam jasno wytłumaczyć. Opowieść Grzegorza Majewskiego podobała mi się, czytało się ją całkiem przyjemnie i szybko, ale akurat temu, że czytało się ją szybko, nie ma się co dziwić, bo opowieść liczy sobie nieco ponad 200 stron, więc idealnie nadaje się na powiedzmy jedno takie deszczowe popołudnie. Ale wiecie co, ta opowieść nie miała tego czegoś, co sprawiłoby, że nie mogłabym przestać o niej myśleć, że ta historia zapisałaby się w mojej pamięci na długo, a przecież mogłoby tak być, bo jednak opisane zostają w niej czasy zaraz po wojnie, a więc czasy niewątpliwie ciekawe. Moim zdaniem jest to książka dobra, nie bardzo dobra, ale dobra, po prostu taka, którą można przeczytać, tak jak powiedziałam już wcześniej, w jedno deszczowe popołudnie. Jeszcze muszę Wam powiedzieć, że w Piekle odzyskanym dzieje się naprawdę sporo, więc jako czytelnicy tej książki z całą pewnością nie będziecie się nudzić. Historia porywa, mimo właśnie tej mnogości wątków, na pewno nie będziecie czuli się zagubieni, a wręcz zainteresowani tą historią. Jeżeli chodzi o tło książki, to moim zdaniem zostało przedstawione dobrze, może nie bardzo dobrze, ale dobrze. Nigdy nie byłam na Pomorzu Zachodnim, więc ciężko jest mi powiedzieć, czy opisane tam tereny rzeczywiście tak wyglądały. No ale w to już wierzę Grzegorzowi Majewskiemu, który przecież pochodzi z tamtych okolic. Wiecie co, tak sobie myślę, że może na fakt, że książka nie spodobała mi się tak całkowicie, wpłynęli jej bohaterowie. Oczywiście są to bohaterowie ciekawi, ale jednak mam wrażenie, że nie zostali do końca nakreśleni tak jak powinni, tak głęboko, wielopłaszczyznowo. Po prostu nie zżyłam się z nimi. Byli całkiem przyjemni, nie denerwowali mnie, jeżeli mogę tak powiedzieć, no ale jednak nie odczułam względem nich jakiejś takiej większej sympatii. Jeszcze tak na koniec, Piekło odzyskane to całkiem dobry debiut Grzegorza Majewskiego, a skoro debiut i to na dodatek polskiego autora, to myślę, że warto przyjrzeć się trochę bliżej sylwetce samego Grzegorza Majewskiego. Grzegorz Majewski jest dziennikarzem, ale myślę, że akurat w kontekście Piekła odzyskanego warto powiedzieć o tym, że jest wnukiem Żelisława Majewskiego, partyzanta AK, który działał pod pseudonimami Żbik oraz Demon i który po II wojnie światowej został leśniczym na Pomorzu Zachodnim. I myślę, że tutaj warto też zwrócić uwagę na fakt, że jeden z bohaterów powieści nosi właśnie imię Żelisław, a więc takie samo imię, jakie nosił dziadek Grzegorza Majewskiego. Więc Grzegorz Majewski pisze o tym, co w pewien sposób jest mu bliskie. Dlatego myślę, że też warto zwrócić uwagę na tę książkę. Jeżeli gdzieś tam zobaczycie to Piekło odzyskane, zdecydujecie się je przeczytać, to myślę, że warto, bo jednak nieczęsto sięgamy po książki, które opisują czasy powojenne. Jeżeli mieszkacie na Pomorzu Zachodnim, to jest już absolutny must have. Jeżeli czytacie właśnie tego typu książki dość rzadko, to myślę, że warto sięgnąć po Piekło odzyskane, bo ono ukazuje te czasy takie nieubarwione, właśnie pełne szabrowników, coś wykradających.
ludzi, którzy próbują odnaleźć się w otaczającej ich rzeczywistości. Tak więc mam nadzieję, że zdecydujecie się przeczytać tę książkę. Nie jest to książka, tak jak powiedziałam na samym początku, bardzo dobra. To jest książka po prostu dobra, którą na pewno z przyjemnością przeczytacie i która pozwoli Wam dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak wyglądało życie na Pomorzu Zachodnim w czasach po II wojnie światowej. Ja już się z Wami żegnam, zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików. W tym tygodniu pojawi się jeszcze kilka innych recenzji. Każda z książek, które będę recenzowała, będzie zupełnie inna, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. I zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików.